Cześć! W dzisiejszym filmie przychodzę do Was z długo wyczekiwaną recenzją i będzie to recenzja sławnych markerów z chińskich stron, a dokładnie Touch 5. Ja posiadam zestaw 80 kolorów, co już pewnie mogliście zauważyć w holu zakupowym, który pojawił się kilka dni temu. I zestaw 80 kolorów mniej więcej wygląda tak. Jest on zapakowany właśnie taką fajną torebeczkę, którą w sumie nie do końca wiem jak nazwać, czy to jest etui, czy to jest kosmetyczka, czy nie wiem. Bynajmniej one właśnie bardzo fajnie leżą w tym czymś, jest to zapinane na zamek, ma tutaj rączkę, także nawet jeżeli idziemy w plener, jeżeli chcemy gdzieś zabrać te markery, no to w bardzo łatwy sposób możemy to zrobić. Także tutaj jest duży plus właśnie dla producenta, bo dzięki temu na pewno ułatwia to transport i przetrzymywanie tych markerów gdzieś w jakimś miejscu, także nie robi nam to bałaganu żadnego zbędnego. I nawet jeżeli byśmy się uparli, no to jak mamy jakieś tam pojedyncze sztuki markerów, oczywiście nie za dużo, możemy jeszcze je tutaj upchnąć, bo nieco miejsca zostanie. Tak jak już powiedziałam, jest to zestaw 80 kolorów. O ile się nie mylę, jest to właśnie największy zestaw kolorystyczny. Ja wybrałam tą czarną wersję, ponieważ ta ma tą normalną końcówkę. Wersja biała ma tą końcówkę pędzelkową, której jeszcze nie próbowałam, a nie wykluczam, że nigdy tego nie zrobię. Jest to wersja Touch 5. Ja wiem, że tych touch jest całe mnóstwo na tych chińskich stronach. Mają bardzo różne nazwy i w sumie nie wiem, czym one tak naprawdę się różnią, czy po prostu to jest inna nazwa, czy one mają jakieś inne właściwości, czy może inną szatę kolorystyczną. Ale bynajmniej to jest Touch 5. I ja swoje 80 kolorów zakupiłam na eBayu, w związku z tym, że przeszukiwałam ogólnie strony chińskie typu AliExpress i tam różne inne. Jednakże akurat w tym czasie, kiedy ich szukałam, trafiła mi się promocja na eBayu, kupon rabatowy, dzięki czemu ja zakupiłam te markery 80 kolorów za 15 funtów. Czyli za jeden marker tak naprawdę 70 funtów w przeliczeniu na złotówki to jest około 70 zł, to muszę to wspomnieć, bo nie każdy to wie. Dlatego 70 zł to nawet nie jest złotówka za jeden marker, czyli naprawdę to był bardzo dobry deal, z którego jestem bardzo zadowolona. Dlatego uważam, że to jest fajny sposób na wypróbowanie markerów dla osób, które nie są pewne, czy markery są ich medium. I co do samych markerów. Ogólnie ich wygląd, no wiadomo, no to są tanie markery. Tutaj nie ma czego się spodziewać, ten plastik jest dość słabej jakości, on jest nieco porysowany. Co do numerów kolorów, są one umieszczone na skówkach, zresztą jak widzicie tutaj. Co mi nieco nie pasuje, chociaż wiem, że w oryginalnych touchach, bo chyba tutaj nie wspomniałam o tym, że to są podróbki touchy, które możemy zakupić w Polsce. I cena takiego, wiecie, oryginalnych touchy wynosi tak, znaczy ogólnie markerów alkoholowych. Jeżeli byśmy chcieli zakupić markery alkoholowe w Polsce, no to cena jednego markera wynosi tak około 10 zł, tak? Wiem, że niektóre są trochę tańsze, niektóre są trochę droższe, ale tak podsumowując, to jest takie około 10 zł. Dlatego jeżeli tutaj zapłacimy mniej niż złotówkę tak naprawdę za marker, no to nie ma za dużo czego oczekiwać. No i tutaj mówiłam coś o jednym minusie, który ja zauważyłam i podejrzewam, że w oryginalnych touchach ogólnie też tak jest, to jest po prostu mój wymysł, że końcówki są zaznaczone tylko w tym miejscu. Ja używałam wcześniej promarkerów i promarker ma różne skówki, dzięki czemu od razu wiemy, którą końcówkę otwieramy, nie patrząc praktycznie na marker. Tutaj niestety musimy na ten marker spojrzeć, bo te końcówki są identyczne, także bardzo łatwo się pomylić, w szczególności jeżeli na przykład tam szybko coś blendujemy, co w markerach ogólnie jest pożądane, bo ten tusz jednak wysycha i trzeba to zrobić dość szybko.
Dzięki czemu no, można się bardzo łatwo pomylić i otworzyć tą grubszą końcówkę, co mi się niestety zdarzyło, ale to jest tylko po prostu moja opinia, niektórym może to po prostu wcale nie przeszkadzać. I ogólnie jeżeli chodzi o szatę kolorystyczną tych markerów, to w 80 kolorach znajdziemy naprawdę wszystko, czego potrzebujemy. Jak widzicie, tak właśnie wygląda szata kolorystyczna. Tak jak mówiłam, znajdziemy tutaj naprawdę różne odcienie, od na przykład skórnych. Tutaj mamy idealne przykłady właśnie markerów skórnych. Jest bardzo dużo szarości. Uważam, że paleta kolorystyczna jest całkiem dobrze dobrana. I o, widzicie właśnie, że one dość mocno przepuszczają właśnie na drugą stronę. Dlatego, tak jak już powiedziałam, warto podłożyć coś właśnie pod nasz rysunek, żeby sobie nie zabrudzić. Tak jak już wspominałam wcześniej, jeżeli jesteśmy początkującymi użytkownikami markerów, ten fakt, że wydają one dość sporo tuszu, może być też i plusem, bo w takim przypadku znacznie łatwiej blenduje się kolory, bo tego tuszu jest znacznie więcej i wolniej on wysycha, przez co mamy więcej czasu na pracę z nim. Ale jak widzicie na filmie, ja robię na przykład próbnik na zwykłej kartce, takiej kserówce, przez co ja mam podkładkę pod tym, bo na 100% zabrudziłabym sobie biurko, a z doświadczenia już wiem, że no bardzo trudno to schodzi, i a szczególnie z białych powierzchni, także nie polecałabym pobrudzić tego. Następnym minusem, jaki też znalazłam w nich, jest fakt, że porównując tutaj do promarkerów, bo te jedynie mam, Touch 5 mają dość grubą, tą cienką końcówkę, przez co znacznie mniej precyzyjne są, no i znacznie trudniej jest robić nim jakieś szczegóły. Do tego naprawdę bardzo nadają się też do robienia tła dzięki temu, bądź na przykład jakichś większych elementów. Ja również używam ich pod kredki, bo znacznie się na przykład wtedy szybciej pracuje i zużywa mniej kredek, bo kolory są już wystarczająco soczyste, także nie trzeba ich pogłębiać i pogłębiać i pogłębiać, żeby ten kolor był faktycznie taki, jak nam się on wymarzy. Te markery również tak jakoś za bardzo nie śmierdzą, także nie będziemy się narkotyzować ich smrodem przy rysowaniu.
A co jest ciekawe, czarny kolor pachnie migdałami. Niestety ich torba po otwarciu przesyłki nieco śmierdziała chińszczyzną, ale zaledwie po chwili ten zapach się wywietrzył i już nie było po nim śladu. Uważam, że warto zastanowić się nad zakupem tych markerów, zważywszy na to, ile one kosztują, bo taki normalny zestaw tych 80 kolorów kosztuje około 100 zł. Tak jak ja wspominałam, dałam za nie nieco mniej przez kupon, który udało mi się uzyskać. No ale tak nie ukrywajmy, ile w Polsce kupimy markerów za 100 zł? 10? No tak w przybliżeniu, może trochę mniej, może trochę więcej, w zależności jaką firmę wybierzemy. Także jeżeli ktoś nie jest pewien, czy warto je kupować, to ja od razu odpowiem, że oczywiście. W szczególności, jeżeli nie jesteście do końca pewni, czy to jest Wasze medium i czy będzie Wam się dobrze pracować z markerami. No i tutaj oczywiście mamy mnóstwo kolorów, które możemy ze sobą blendować, co dodatkowo ułatwia nam pracę. Mimo tego, że kupując z chińskich stron, bo tam jest na pewno darmowa przesyłka do Polski i na 100% jest przesyłka do Polski, także na pewno ją dostaniecie, będziemy musieli poczekać może z miesiąc, może dwa, wszystko zależy od sprzedającego i tego, gdzie trafi nasza przesyłka, jak ona długo będzie szła, bo czasami jest to naprawdę sytuacja losowa. Bo czasami przesyłki przychodzą mi nawet po tygodniu, a niektóre po 2 miesiącach, także nie ma na to reguły. Mi osobiście bardzo fajnie się z nimi pracowało, mimo kilku wad, jakie Wam przedstawiłam, ale za te pieniądze mi się wydaje, że nie ma za bardzo co ich wyłuskiwać, bo nie ma sensu, one są po prostu dlatego tak tanie, że muszą mieć jakieś wady, nie ma innego wyboru. Niestety nie możemy ich dokupić na sztuki, a jedynie w zestawach, ale jest tyle opcji kolorystycznych do wyboru i opcji markerów, mniejszych zestawów, większych, także na 100% każdy znajdzie coś dla siebie. Jak to w markerach niestety bywa, nie są one zbyt odporne na światło, czyli raczej nie wystawiałabym ich do ramki, bo prawdopodobnie nam wyblakną i się utlenią, przez co szkoda naszej pracy. Nie wiem też, na jak długo starczy jeden marker i ile prac będę w stanie nimi narysować, bo tego jeszcze nie sprawdziłam. Jednakże możecie się spodziewać, że te informacje uaktualnię kiedyś. Podsumowując, uważam, że jest to idealne medium dla osób, które nie do końca jeszcze wiedzą, czy markery są dla nich. I ja je osobiście zdecydowanie polecam, w szczególności za tą cenę. A ja już się będę z Wami żegnać i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!